Raz, dwa. Bardzo proszę. Ktoś mi wyłączył ten, a życie nie było, bo już nie wyłączyły wszystko? Nie, przełożyły to na ziemię. I co? I już? Na ziemię nie chodzi o ziemię. Bez mikrofonu zacznę, ale myślę, że później się... Słychać, dobrze. Tak pani zrobiła, jak zrobiła. No niezbyt Witam państwa bardzo serdecznie. Ja zacznę, żeby nie tracić czasu, dlatego że mamy, że tak powiem, później zaproszonych gości. I chciałbym, żebyśmy tutaj sprawnie rozpoczęli i prowadzili... O, wrócił głos. Raz, dwa, trzy, pięć. Jeszcze nie wrócił. Stwierdzam państwa ilość radnych. Widzę, że jest kworum, czyli stwierdzam kworum do podejmowania uchwał. Zatem otwieram 27. sesję Rady Dzielnicy 16. Wobec braku uwag do protokołu 26. sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Przedstawienie projektu porządku obrad. Jedziemy dalej. Czyli tak, przedstawienie porządku obrad. Porządek jest ubogi, ale został państwu przesłany. I zarząd przygotował do tego porządku obrad kolejne wnioski do wprowadzenia. Pierwszy wniosek to jest wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami garażem podziemnym z zagospodarowaniem terenu miejsca postojowe drogi wewnętrzne przy ulicy Łopackiego. Ja powiem może jedno zdanie. Przepraszam, to jest mały błąd, Krakowie. Coś jest jakaś jedna zderówka, której chyba nie zdążyłam zgłaszać. Nowa huta w Krakowie. Szanowni państwo, jest to temat, który już był przedstawiany na naszej sesji, tylko został przez inwestora zmieniona nazwa została. W jednym punkcie zmienił nazwę i dlatego ponowił wniosek o to, żeby to samo zadanie, które żeśmy już raz przy przychodni na osiedlu Złota Jesień, po prostu będziemy musieli jeszcze raz wydać naszą opinię co do tego projektu. Będziemy w tym momencie, powiemy w trakcie, jaka jest zmiana. To był głos za, to był głos przeciw. Widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do projektu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012. Przepraszam, miał być najpierw 13. Tak. Jeszcze raz przeczytam, przepraszam. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Powiem dlaczego w takim trybie, że tak powiem, nagłym. Dlatego, że jest nieustanna praca nad zakończeniem dwóch tematów, czyli parking przy Andy Gaweńskiej i parking przy bloku 15 na osiedlu Kazimierzowskim. Wynikły problemy związane ze studniami retencyjnymi, dlatego że w tak zwanym programie funkcjonalno-użytkowym nie było takich studni retencyjnych. Były jakieś separatory i to jeden separator tak naprawdę, który nie jest tym samym i wynikła niezgodność z tym, co było w przetargu, a czego nie było w przetargu. Teraz trwają prace nad znalezieniem jakiegoś kompromisu. Zaproponowałem, że dzielnica dołoży do tego tematu tą brakującą część, mówię o tych studniach retencyjnych, bo uważam, że i tak te tematy poszły tanio tak naprawdę i poszły nie z naszych pieniędzy, bo poszły z gminy. I ta cała awantura, która jest wokół tych parkingów, staje się ogromnie męcząca, a jest to temat nieduży dla nas do zrobienia i myślę, że poradzimy sobie z tym tematem. I dlatego zarząd tutaj zaproponował wprowadzenie tego wniosku
i wprowadzenie tych zadań do listy rankingowej 2013. Kto był głos za, czy głos przeciw, ewentualnie nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Wszyscy brali udział w głosowaniu? Nie. Okay. Będziemy miał na pewno jeszcze okazję. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012. Dlaczego teraz koniec roku, a my wprowadzamy jakieś zadanie do roku 2012? Jest to temat związany przede wszystkim z kontynuacją pewnych zadań. Te zadania w tym roku powinny być zakończone. Żeby można było wykorzystać środki z 2013 roku, musi być to jako kontynuacja czegoś, co było w tym roku. Mimo że jest to tylko formalność, no próbujemy przygotować się, żeby nam ZIFIT znowu nie zrobił jakichś problemów, że się czegoś nie da zrobić, jeżeli nawet środki znajdziemy w naszym budżecie na rok 2013. I dlatego taka mała cofka do roku 2012. I to był głos za. Czy są głos, czy jest jakiś głos przeciw? Nie widzę, ale przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Przechodzimy jeszcze do kolejnego wniosku. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rady Dzielnicy 16 na rok 2013. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie wiedzą, że w dniu wczorajszym został uchwalony budżet miasta Krakowa i z tego wynika, że powinniśmy w momencie uchwalenia budżetu miasta Krakowa w ciągu 14 dni, żeby nie zwołać kolejnej sesji, wydaje mi się, że to i tak był już projekt, był Państwu przedstawiany. Teraz tak naprawdę jest to potwierdzenie tego, co już uchwalaliśmy wcześniej. I to był głos za, czyli jest głos przeciw, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. I ostatnim punktem porządku obrad będzie punkt oświadczenia i komunikacji. Czy są jakieś inne wnioski do wprowadzenia do porządku obrad? Nie widzę. A więc stwierdzam, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt drugi. Sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi członek zarządu pani Bożena Grzegorzyk. W miesiącu grudnia zarząd spotkał się na 6 roboczych spotkaniach. W tymże czasie przewodniczący zarządu Sławomir Góra brał udział w cyklu spotkań. I tak, z ZIKIT-em w sprawie realizacji inwestycji parkingowych oraz poszerzenie zakresu pielęgnacji zieleni. Z ZIS-em spotkanie dotyczyło budowy sali gimnastycznej przy trzecim LO. W zespole szkół gastronomicznych tutaj omawiano kwestie dotyczące budowy sieci monitoringu. Z Adremem, który zarządza Kazimierzowskim 29, także poruszane było zagadnienie monitoringu. Oraz uczestniczył w oficjalnym otwarciu gimnazjum numer 50. Członek zarządu, pan Stanisław Bury, brał udział w konferencji zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania przestrzennego oraz jak zawsze przygotował prezentację. Pan Malara w dniach 12-14 grudnia brał udział w obchodach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, to były 3 konferencje oraz msza ku czci poległych. Naszą dzielnicę na takim koncercie reprezentowały 3 osoby. Na tym koncercie został wręczony dyplom dla dzielnicy za pomoc finansową przy akcji dla Nowaków oraz Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei.
tymże czasie zastosowano jak zawsze szereg pism. I tak, jedno z nich do prezydenta miasta Krakowa dotyczyło zakupu tonerów. Do ZIKIT-u rozszerzenie zlecenia pielęgnacji zieleni. Do pana Fijała, skarbnika miasta Krakowa, tutaj była skierowana prośba o skrócenie płatności za powyższe już wymienione tonery. Do WOPS-u Straży Miejskiej i Policji pismo z zapytaniem o sprawowanie się kolejnego najemcy, ponieważ kończy mu się umowa najmu z osiedla Kazimierzowskiego. Do ZIKIT-u wystosowaliśmy pismo, w którym zaproponowaliśmy dodatkową lokalizację szaletów miejskich. Tu wskazaliśmy Bazar Tomex oraz nad Zalewem przy ulicy Bulwarowej. Do wspólnoty na Kazimierzowskim 29, jak i do wspólnoty na Kazimierzowskim 2 pisma dotyczyły remontu chodnika. Do Adremu zagadnienie remontowania ławek na osiedlu Albertyńskim 28. Do pani radnej Nadurskiej wystosowano dwa pisma, jedno wyjaśniające jej inicjatywy przebudowy ogródka Jordanowskiego na lotnisku 6, a drugie usuwania i wstawiania ławek na plantach wieńczyckich w okolicy. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wysłano list łącznie ze zdjęciami, w którym przedstawiono stan koszyków, jakie znajdują się w naszych sklepach. Do duszpasterstwa osób upośledzonych umysłowo, do tego stowarzyszenia wysłaliśmy takie zapewnienie, że postaramy się dofinansować turnus wypoczynkowy ich podopiecznych. Do SPOŁ-em kwestia dotyczyła dostawienia koszy w okolicach Wandy. Do przychodni na Złotej Jesieni wyjaśnienia w sprawie remontu chodnika oraz ewentualnego malowania klatki schodowej. Do pani, która jest bezdomna, zamieszkuje ogródki działkowe, wysłaliśmy pismo, w którym poinformowaliśmy, że niestety zdanie dzielnicy nie wpływa na przydział punktów, żeby mógł przyspieszyć przydział mieszkania. Do Konfonzo w piśmie prosiliśmy o udostępnienie hali na rozgrywki uczniów. Dwóch mieszkańców ulicy Fatimskiej przysłało do nas pisma i dostało odpowiedzi w sprawie zagospodarowania przestrzennego rzeki Dłubni. Wysłaliśmy też odpowiedź do Domu Kombatantów na osiedlu Górali. Oni zwrócili się z prośbą o dofinansowanie ich remontu.